W naszych testach i prezentacjach sprzętu wędkarskiego prezentujemy Wam produkty z różnych katalogów, różnych producentów. Dziś chcielibyśmy powrócić do serii C2 Element ProLogica, a właściwie do 10-stopowego wędziska właśnie z tej serii. Jak się domyślacie, ten 10-stopowy kij, najkrótszy z serii, idealnie nadaje się do łowienia z pontonu i do wywózek. Siła tego kija drzemie w dolniku. Takie rozwiązanie jest nieocenione, zwłaszcza wtedy, gdy mamy do czynienia z holem na niewielkiej odległości lub walczymy z rybą na wodzie. Akurat ten kij jest przeznaczony dokładnie do takich zadań. Wybaczy on wiele błędów, które potrafią się przydarzyć nawet najlepszym wędkarzom, a także zamortyzuje najmocniejsze odjazdy karpi. Przypomnijcie sobie, jak wędka zachowuje się, gdy karp wpłynie nam pod ponton. Blanki w tej serii powstały z mieszanki wysokomodułowych włókien węglowych 24T. Większości z nas nazwa niewiele mówi, lecz materiał ten gwarantuje, że wędki są naprawdę bardzo lekkie i czułe nawet na najmniejsze spięcie ryby. Seria C2 Element wyszła spod ręki tych samych fachowców, którzy projektowali inną serię, czyli Inspire. Moim skromnym zdaniem to całkiem niezła rekomendacja. Prezentowany model to jeden z trzech w tym segmencie. Ten 3-metrowy kij posiada krzywą ugięcia równą 3,25 lbs. ProLogic postawił na nowe, lżejsze o 30% od poprzedników przelotki MM Series. Ich wykończenie również zwraca uwagę. Ta satynowa czerń może się podobać, a ich wytrzymałość zapewne sprawdził już nie jeden z wędkarzy. Łowiąc na silnie zarośniętych zbiornikach zdarza nam się wciągnąć czasami trochę zielska, aż do szczytówki. W tej serii przelotka szczytowa ma aż 16 mm średnicy. Ma to zminimalizować ryzyko zerwania zestawu i zaciągania roślinności. Do kija dołączyliśmy prawdziwego wojownika. To Okuma C Fight. To kołowrotek, który jest nowością w tym sezonie. Trzyma go uchwyt HD DPS, który świetnie przenosi sygnały z blanku na uchwyt, a potem dalej na wędkarskie dłonie. Kołowrotek zbudowany został, jego budowa powstała z grafitu odpornego na korozję, co nie jest bez znaczenia, a maszynka pracuje w oparciu o jedno łożysko oporowe i trzy kulkowe. Pod korpusem chowa on jeszcze kilka przydatnych rozwiązań, chociażby takich jak wycinany z mosiądzu wałek zębaty, czy wielotarczowy hamulec z japońskimi okładzinami z olejowanego filcu. Sam kij bez kołowrotka waży jedynie 298 gramów, a w połączeniu z młynkiem to równe 720 gramów. Prezentowany dziś zestaw to moim zdaniem idealna propozycja do łowienia z pontonu, łowienia z łódki, do holu z pontonu, a także na wymagane wywózki. Kij ten jest sprawny, zwinny, stosunkowo krótki i wybaczający błędy, które przy łowieniu ryb zdarzają się każdemu.